Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów w ramach opowiadania historii związanych z moją galerią kontynuujemy temat związany z wystawą, która znajduje się w Leszczyńskim Muzeum. No i nazywa się Leszczyńscy Zegarmistrzowie. No, mam nadzieję, że nie będę nudził za bardzo, ale teraz chciałbym Państwu opowiedzieć o warsztacie pracy zegarmistrza. Może Pan byłby taki uprzejmy, byśmy pokazali. Tutaj jest akurat fotografia pokazująca jednego z czołowych zegarmistrzów leszczyńskich, pana Mariana Stajewskiego, który stoi tu na samym froncie przy witrynie swojego warsztatu. Ten jego warsztat był na narożniku rynku i ulicy Kościelnej. Tam obecnie możemy sobie wypić smaczną kawę, ale kiedyś tam był warsztat pana Mariana Stajewskiego. Niżej proszę zobaczyć taka, powiedzmy, wskazówka, jak przejść do zegarmistrza. Ja chwileczkę dalej pokażemy. Jest tabliczka zegarmistrz, zakład usługowy, no czynny w godzinach od 9 do 13 i chyba najciekawszy element, taka piękna reklama: przyjmuje do naprawy wszelkiego rodzaju zegarki damskie, męskie, budziki, chodziki, zegary ścienne, zegary bufetowe i kontrolne. Jest to bardzo ciekawe, bo jest to po prostu namalowane, jest to akwarela i te akurat tabliczki wisiały w zakładzie zegarmistrzowskim w Grodzisku Wielkopolskim. Tutaj kawałek obok mamy dyplom mistrzowski ze Śremu. Jest to niezmiernie ciekawa rzecz z uwagi na to, że bardzo rzadko się zdarza, żeby dyplom mistrzowski zegarmistrza wypłynął na rynek. Najczęściej zawód zegarmistrza jest, powiedzmy, takim dziedziczonym zawodem i w warsztacie, który prowadzi syn na przykład zegarmistrza, wisi dyplom ojca i syna. Także bardzo rzadko, kiedy tego typu rzeczy wypływają na rynek, a tutaj mamy ciekawy dyplom ze Śremu. No, myślę, że tutaj należałoby pokazać właśnie stolik, przy którym siedzi zegarmistrz. On jest tak specjalnie zrobiony, że tak by wyglądało, że pan zegarmistrz poszedł zjeść śniadanie, a tutaj akurat został w trakcie pracy. Są to takie drobne narzędzia zegarmistrzowskie, które są wykorzystywane przy bieżących pracach. Mamy tutaj akurat ławeczkę do oliwienia zegarków, mamy tutaj urządzenia do ściągania szkiełek od zegarków, mamy specjalistyczny klucz do otwierania różnego typu kopert w zegarkach naręcznych. Tutaj też taki podobny klucz. Mamy różnego typu śrubokręty, różnego typu wkrętaki, kowadełka do wybijania otworów, dziesiętne miareczki do mierzenia. Bardzo ciekawe są takie specjalne tutaj urządzenia, które powodują, że dzięki nim możemy precyzyjnie zabolcować, zaklinować koło na osi. W każdym razie są to specjalistyczne narzędzia. Tutaj oczywiście mamy kolejne w szufladkach, gdzie możemy wykonywać różne otwory, możemy wykonywać różne zagięcia na bigielkach od zegarków kieszonkowych. No, w każdym razie jest to tak tutaj urządzone, żeby wyglądało jakby dopiero co odszedł zegarmistrz. Proszę też zwrócić uwagę na szafeczki z małymi szufladkami, z małymi półeczkami, gdzie możemy chować fornitury, czyli części zamienne od zegarków. Tutaj zaraz obok mamy cały taki stół, gdzie są tokarki zegarmistrzowskie razem z przekładniami. Są to ciekawe urządzenia, które oprócz tego, że służą do toczenia, to jeszcze dodatkowo są zawsze wyposażone w dodatkowe urządzenia. Wtedy, jeżeli chodzi o warsztat z początku XX wieku, tego napędu nie było elektrycznego, ręcznie się kręciło i tutaj właśnie kręcąc w tego typu korbką, możemy zobaczyć, że lewą ręką zegarmistrz kręcił korbką, tutaj miał przyłożony nóż tokarski i toczył jakieś wrzeciono, jaką ośkę, a jak chciał coś wypolerować, to miał tutaj takie specjalne dodatkowe urządzenia. Tu mamy takie specjalne imadełko, gdzie się wkładało plekse i się wycinało szkiełka do zegarków. Także są to też ciekawe urządzenia. Oczywiście te tokarki miały różne średnice wrzeciona. Mamy szóstki, mamy ósemki. Najlepsza firma, która robiła tokarki, firma Bolej, firma Favorit,
firma Tissot. To są ciekawe powiedzmy urządzenia, które no dzisiaj już trochę odchodzą do lamusa, bo coraz mniej wykonują zegarmistrze tego typu prac, ale każdy zegarmistrz powinien tą kartę zegarmistrzowską mieć. Tu są bardzo ciekawe też takie obrazki, które pokazują bardzo stare, renesansowe zegary. One są o tyle ciekawe, że były własnością pana Hołogi i jego rodziny, która przez wiele, wiele lat na terenie Leszna naprawiała zegarki. Także możemy tutaj sobie, przychodząc na wystawę, leszczyńscy zegarmistrzowie, obejrzeć, jak wyglądał warsztat pracy zegarmistrza w pierwszej połowie XX wieku. Możemy czasami zobaczyć, że mamy jakiś drobiazg, który nie za bardzo wiedzieliśmy, do czego służył, a może się okazać, że było to narzędzie zegarmistrzowskie, które mają w sobie coś takiego tajemniczego. Taki znany praktyk i teoretyk zegarmistrzowski, ojciec Podwapiński z Niepokalanowa, wydał 11-tomowe dzieło Zegarmistrzostwo i tam w którymś z tomów jest właśnie techniki warsztatowe, to można zobaczyć setki, można by użyć laicznie określenia, dziwnych, tajemniczych urządzeń, które w zasadzie służą zegarmistrzom do specjalistycznych napraw. No tak się zdarzyło, mamy też tutaj na wystawie, kto przyjdzie, zobaczy, mamy też narzędzia zegarmistrzowskie zrobione przez leszczyńskiego zegarmistrza pana Elmanowicza, ponieważ tak to było, że czeladnik wykonywał dla siebie sam narzędzia, które później w swojej dorosłej pracy używał. Także zapraszam, żeby obejrzeć warsztat pracy zegarmistrza. Dziękuję.